Będą nas wyniszczać i obrażać. Czasem będzie bolał. Będą mówili o naszej wierze, że trzeba ją wyplenić, Chrystusa zamknąć w katakumbach. A nam zabronią świadczenia o nim. Co zrobić wtedy? Ktoś zapyta? Nic. Będziemy się bić. Drodzy księża, nie bójcie się więc tego, że szargają wasze kapłaństwo, opluwają na ulicy, a niewierzący często zmęczeni proboszczowie nierzadko mobbingują i zaszczuwają na plebaniach. Modernizm zbiera swoje żniwo. Pokazujcie im wyraźną granicę. I odwrotnie, drodzy proboszczowie, wymagajcie od młodych księży. Dzisiejsze seminaria to intelektualna katastrofa. Nie mówiąc, że coraz ciężej jest tam o katolickie przygotowanie. Nie dziwcie się też, gdy dyrekcja szkół, w których uczycie, szczuje na was w pokoju nauczycielskim. Uwierzcie mi, lepiej być za i stać przy nim, niż niby wygranym i otoczonym estymą w ich plugawym towarzystwie a my wierni świadcy nadstawiajmy drugi policzek ale pamiętajmy że to chrystusowe polecenie nie oznacza że mamy dać się poniewierać nadstaw drugi policzek oznacza że mamy być gotowi na upokorzenia i bicie w imię Chrystusa a nie dać się gnębić zabijać i niszczyć mamy stać gdy obrażają boga czy na przykład profanują kościół nie od modernistów tego nie usłyszycie. Im jest na rękę, abyśmy bali się mówić głośno, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Są też sprawy, do których owo nadstawianie policzka nie ma zastosowanie, a bierność staje się wówczas największym grzechem. Jest to milczenie, gdy opluwają Kościół, gdy niszczą wiarę w ludziach, obrażają kapłanów i Boga. Tutaj komużki kiedyś się zdziwią, działo się to już nieraz. I nieraz się jeszcze wydarzy. Odwagi. Nie jesteśmy sami.